Narysujmy pierwszy kształt. Na początku delikatnymi konturami zaznaczymy obrys naszego kształtu. Jest to kształt owalny. Przypomina nieco słodki owoc. Czy wiesz jaki? Teraz nasza artystka narysowała dwa trójkąty. Wyglądają jak oczy. A teraz kształt, który przypomina buźkę. Nie jest ona uśmiechnięta. Z ekranu wyskakują podpowiedzi kształtu halloweenowego. Czy może już wiesz, jak nazywa się ten kształt? Teraz dorysowaliśmy łuki. Przypominają trochę taką kolorową piłkę. I grubym flamastrem zaznaczymy najważniejsze elementy naszego kształtu. Ten kształt to dynia. Dynia na Halloween. Dynia, która ma wycięte otwory na oczy i buzię. Pokolorujmy naszą dynię. Czy wiesz, jaki to kolor? Ten kolor to... zielony. Zielony. A kolejny kolor? Jakim kolorem artystka pomalowała oczy? Ten kolor to... czarny. Czarny. W dyni wykrawamy miejsca na oczy i buzię. Do środka wkładamy na przykład świeczkę i wtedy mamy piękne iluminacje. Pokolorujmy naszą dynię. Używamy teraz pewnego słonecznego koloru. Zastanów się, jaki to kolor. Czy wiesz, jaki to kolor? Ten kolor to... żółty. Żółty. Zostały nam dwa miejsca, które należy pokolorować. Kolejny kolor również jest kolorem dość słonecznym. Na pewno ciepły. Czy wiesz, jak nazywa się ten kolor? Ten kolor to... pomarańczowy. Pomarańczowy. Jeszcze raz. Czy wiesz, jak nazywa się ten kształt? Kształt, który kojarzy się z Halloween. Ten kształt to... z
spróbujmy napisać jego nazwę. D Y N I A. Ten kształt to dynia. Dynia. Narysujmy teraz kolejny halloweenowy kształt. Ponownie zaznaczymy delikatnym konturem obrys naszego kolejnego kształtu. Co przypomina ci ten kształt? Może to parasol? Może to jakiś ptak? Co to za kształt? Grubym flamastrem obrysujemy teraz jego kontury. Czy wiesz, jak nazywa się ten kształt? Ten kształt to nietoperz. Pokolorujmy naszego nietoperza w zasadzie jednym kolorem. Czy wiesz, jaki to kolor? Użyliśmy go do kolorowania w przypadku dyni, więc na pewno już wiesz, jaki to kolor. Ten kolor to czarny, czarny. N I E T O P E, R, Z. Nietoperz. Ten kształt to nietoperz.